Choć tegoroczna zima należy póki co do stosunkowo łagodnych, policja od kilku tygodni prowadzi działania mające na celu odnajdywanie i zabezpieczanie osób, szczególnie bezdomnych, przed wychłodzeniem. Wiele istnień ludzkich dzięki dobroczynnej akcji udało się ocalić. Niestety jedna osoba poniosła śmierć. Miało to miejsce w powiecie suwalskim, dokładnie w gminie Rudka-Tartak. Kobieta wówczas została odnaleziona na poboczu drogi, mieszkanka tej gminy, lat 68. Tak naprawdę trudno jest dokładnie zliczyć, ile osób uniknęło śmierci bądź poważnego uszczerbku na zdrowiu. Takich przypadków odnotowywaliśmy bardzo dużo tak naprawdę. Ostatnie, o których mógłbym powiedzieć, to w styczniu bieżącego roku dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został poinformowany przez przypadkowego kierującego, który zauważył śpiącego mężczyznę na przystanku w miejscowości Szypliszki. Policjanci udali się na miejsce, była to osoba nietrzeźwa, ustalili miejsce jego przebywania i przekazali osobie, która zobowiązała się zaopiekować taką osobą. Była wówczas niska temperatura, poniżej zera, opady śniegu. Tej samej nocy doszło do kolejnej tragedii. Kierujący zauważył mężczyznę siedzącego na poboczu w rowie. Był on obsypany śniegiem, występowały opady śniegu. Poinformował dyżurnego suwalskiej policji. Policjanci udali się na miejsce i rzeczywiście mężczyzna był wychłodzony. Nie był w stanie poruszać się o własnych siłach. Za pośrednictwem dyżurnego wezwali na miejsce karetkę pogotowia i decyzją tej załogi mężczyzna został odtransportowany do szpitala na badania. Także jak najbardziej możemy tu mówić o uratowaniu życia ludzkiego. Do ocaleń przed śmiertelnym wychłodzeniem często przyczyniają się przypadkowi ludzie. Ludzie reagują, prowadzimy liczne działania pod nazwą Nie bądźmy obojętni. Ludzie dzwonią w tej sprawie i jak najbardziej zachęcam do tego typu działań, żebyśmy nie przechodzili obojętnie wobec osoby, która może potrzebować pomocy. Niejednokrotnie jest to osoba nietrzeźwa, ale również należy jak najbardziej zwracać uwagę i dzwonić pod numery alarmowe. Wówczas czy załoga karetki pogotowia, czy patrol policji przyjedzie i udzieli takiej pomocy. Okres zimowy to czas, kiedy suwalska policja podczas patroli zwraca szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Patrole praktycznie podczas każdej służby odwiedzają doskonale znane sobie miejsca, w których przed mrozem schraniają się bezdomni, szczególnie ci nadużywający alkoholu i nieporadni.